Powiedzmy, że mam dane dwa wektory. Jeden o współrzędnych 2, 3 i drugi wektor o współrzędnych 4, 6. No i to są wektory, które stanowią pewien zbiór. Własnościami tego zbioru za chwilę będziemy się zajmować. Zastanowimy się na przykład, jaka jest podprzestrzeń, jak wygląda podprzestrzeń rozpięta na tych wektorach. Inaczej mówiąc, jak wygląda zbiór wszystkich kombinacji tych wektorów. To są pojęcia, o których... Więcej mówiłem w poprzednim filmie, teraz tylko przypominam. Jak ktoś nie, się, się nie czuje pewnie, to może sobie obejrzeć ten poprzedni film najpierw. Czyli wszystkie kombinacje liniowe, czyli wszystkie wektory, które można otrzymać, mnożąc ten pierwszy przez jakąś liczbę i do tego dodając ten drugi pomnożony przez jakąś być może inną, dowolną liczbę. Czyli te stałe C1 i C2 są dowolne. Mnożymy te wektory przez te liczby i bierzemy takie kombinacje liniowe. Patrzymy, co możemy dostać, co możemy uzyskać. No, i tutaj w tym konkretnym przykładzie ten drugi wektor został tak dobrany, że jak popatrzymy, że jak pomnożymy współrzędne pierwszego wektora przez dwa, to dostaniemy ten drugi. Czyli ja to może napiszę tutaj, że ten drugi wektor jest równy dwa razy temu pierwszemu. Czyli jak pierwszy pomnożę przez dwa, to dostanę ten drugi. No i to ma bardzo poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o to, jakie kombinacje liniowe tych wektorów mogę uzyskać. Dlatego, że zauważmy, że w tej sytuacji wszystkie kombinacje liniowe będą po prostu proporcjonalne do tego pierwszego wektora. Jak to zobaczyć? No, jak. Tutaj, skoro mogę skorzystać z tego, że ten drugi wektor jest po prostu proporcjonalny do tego pierwszego, czyli zamiast tego drugiego, mogę napisać dwa razy ten pierwszy wektor. No i teraz już widzimy, że tutaj mam jakieś liczby, ale wszystkie te liczby mnożą tylko jeden wektor. Żeby to jeszcze wyraźniej. Podkreślić, to mogę tutaj napisać to w takiej postaci, że tutaj ten wektor wyciągnę za, za nawias i widać wtedy, że po prostu mamy jakąś liczbę razy, razy pewien ustalony wektor. Te stałe c1 i c2 są dowolne, ale to nie ma znaczenia, bo, w, bo tutaj i tak bierzemy potem ich sumę, jeszcze tą, tą drugą pomnożoną stałą mamy przez 2, więc mamy jakąś. Jakąś kombinację tych stałych, ale to będzie po prostu stała. To będzie pewna liczba razy ten wektor 2, 3. Czyli jak będzie wyglądał zbiór rozpięty na tych dwóch wektorach? To będzie zbiór rozpięty tylko na jednym wektorze, czyli prosta. Możemy to na rysunku zobaczyć, że jak narysuję sobie ten wektor o współrzędnych 2, 3, no to będę miał. To jest taki wektor. Teraz, jak wezmę wszystkie wielokrotności tego wektora, no to dostanę dowolne wektory, które leżą na, na takiej prostej. Wyznaczonej przez, przez ten wektor. Mnożąc go przez dodatnie liczby, dostanę takie wektory. Mnożąc przez ujemne liczby, dostanę, dostanę takie wektory, czyli dostanę wszystkie wektory, które się kończą gdzieś tutaj, które mają te strzałki gdzieś tutaj na tej prostej. No i w szczególności dostanę również ten, ten wektor 4,6. Jak pomnożę ten wektor przez 2, no to dostanę wektor, który, który będzie wyglądał tak. To jest ten wektor o wsłużonych 4,6. I on też też na tej prostej. Czyli widzimy, że zbiór wszystkich kombinacji liniowych, to co oznaczaliśmy w poprzednim filmie w ten sposób. 2, 3, 4, 6. Oznaczaliśmy to również z angielskiego span od, od tych dwóch wektorów, czyli przestrzeń rozpięta na tych dwóch wektorach. To będzie po prostu ta prosta, którą tutaj narysowałem. To jest. Ta przestrzeń rozpięta tutaj. No i dlaczego dwa wektory, rozpinają tylko jedną prostą? No dlatego, że widzimy, że te wektory są współliniowe. Widzimy, że te dwa wektory, że te wektory są współliniowe. Leżą na jednej. Leżą na jednej prostej, na jednej linii. Jest to pewien szczególny przykład ogólniejszej sytuacji. Powiemy o takim zbiorze, w którym jeden z wektorów daje się wyrazić jako kombinacja liniowa pozostałych. W tym wypadku wystarczy ten drugi wektor pomnożyć przez jedną drugą, żeby dostać pierwszy, a pierwszy pomnożyć przez dwa, żeby dostać drugi. Czyli widzimy, że jeden z nich jest w sposób proporcjonalny do drugiego. W ogólności o takim zbiorze, w którym jeden z wektorów możemy wyrazić jako kombinację liniową pozostałych, wtedy kiedy byłoby ich więcej, o takim zbiorze powiemy, że ten zbiór jest liniowo zależny. Czyli tutaj mamy do czynienia ze zbiorem to jest zbiór, liniowo zależny. To jest tylko przykład takiego zbioru. Czyli w takiej sytuacji, kiedy dwa wektory są współliniowe, są do się proporcjonalne, to stanowią zbiór wektorów liniowo zależny. No, gdybyśmy mieli więcej tych wektorów, na przykład wyobraźmy sobie, że mamy płaszczyznę rozpiętą na na dwóch wektorach i do tego chcemy dołożyć trzeci wektor w taki sposób, żeby one były liniowo niezależne. No, dwa wektory, one rozpinają płaszczyznę. Ja trzech wymiarów tutaj na rysunku nie, nie przedstawię, tutaj już muszę się odwołać do Twojej wyobraźni. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy dwa wektory, które rozpinają płaszczyznę, czyli nie są współliniowe. Wtedy, kiedy, nie są, kiedy dwa wektory nie są współliniowe, no to wiemy, że one rozpinają płaszczyznę. No i to wiemy już z poprzedniego filmu, że jak mamy dwa niewspólniowe wektory, to one rozpinają płaszczyznę. No i teraz, jak dołożyć trzeci wektor, żeby one nie były liniowo zależne? No jak narysuję trzeci wektor tutaj gdzieś w tej płaszczyźnie, no to on będzie kombinacją liniową tych, tych dwóch pozostałych wektorów, czyli te wektory wtedy będą liniowo zależne, czyli Trzy wektory leżące w jednej płaszczyźnie są liniowo zależne. Żeby uzyskać coś liniowo niezależnego, to musiałbym ten wektor narysować tak, żeby on tutaj sterczał z monitora w, twoje, w kierunku Twoich oczu na przykład. No i tutaj ja to mogę jakoś symbolicznie narysować, że, że ten wektor musi wystawać z tej płaszczyzny. I wtedy, jak mamy dwa wektory, które rozpinają płaszczyznę i trzeci, który z tej płaszczyzny wystaje, to wtedy takie trzy wektory będą liniowo-niezależne, ponieważ. Żaden z nich nie da się przedstawić jako kombinacja liniowa dwóch pozostałych. Jak weźmiemy którykolwiek dwa z tych wektorów, on, to one rozpinają jakąś płaszczyznę, a ten trzeci nie leży w płaszczyźnie rozpiętej przez te dwa pozostałe. No i to jest taka intuicja, która nam mówi, co to znaczy, że trzy wektory są liniowo niezależne. No dobrze, zróbmy jakiś przykład może z trzema wektorami, żeby zobaczyć. Powiedzmy, że mam wektory takie. Dwa, trzy... Potem mam wektor 7,2 i wektor o współrzędnych 9,5. No i możemy się teraz zastanawiać, czy te trzy wektory, powiedzmy, że ten niech się nazywa V1, ten niech się nazywa V2, a ten niech się nazywa V3. Czy te trzy wektory są liniowo zależne? No Tutaj już nie ma takiej prostej sytuacji, żeby któryś wektor był proporcjonalny do innego. Żadne, żadne dwa wektory tutaj nie są do siebie proporcjonalne, jak widać. Ale zauważmy, że jak dodamy pierwszy wektor do drugiego, 2 dodać 7 to jest 9, 3 dodać 2 to jest 5, to dostaniemy ten trzeci. Czyli widzimy, że ten trzeci wektor jest kombinacją liniową dwóch pozostałych wektorów. Współczynnikami kombinacji liniowej są, jest, są 1 i 1. 1 razy V1 dodać 1 razy V2. Czyli widzimy, że te wektory są liniowo zależne. Czyli to jest znowu zbiór liniowo zależny. Tak naprawdę ja już wcześniej powiedziałem, że jeżeli mamy trzy wektory, które leżą w jednej płaszczyźnie, to one muszą być liniowo zależne. A tutaj mamy trzy wektory, które leżą na płaszczyźnie R2. Więc wiadomo, że jak są trzy na płaszczyźnie R2, to one nie mogą być liniowo niezależne. No ale widzimy to również patrząc na to, że dodając dwa z tych wektorów do siebie, dostajemy ten trzeci. Czyli jak narysujemy to na rysunku, no to dwa z tych wektorów, powiedzmy V1 i V2. V1 to jest taki wektor. V2 ma współrzędne 7, 7 i 2, czyli tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. To będzie taki wektor. No i mamy wreszcie ten trzeci wektor o współrzędnych 9 i 5. Czyli to będzie taki wektor, no on jest sumą tamtych dwóch. No i widzimy, że rzeczywiście te pierwsze dwa wektory rozpinają całą płaszczyznę, a ten drugi leży w tej płaszczyźnie rozpiętej na tych dwóch wektorach. Czyli tak, możemy na napisać, że przestrzeń rozpięta na tych dwóch pierwszych wektorach, przestrzeń rozpięta na wektorach V1 i V2, no one dwa już wystarczą do tego, żeby rozpiąć całą płaszczyznę R2. No właśnie. No to co to jest zbiór rozpięty na tych trzech wektorach? No, również mamy płaszczyznę R2, czyli całą płaszczyznę. Czyli widzimy, że dodanie tego trzeciego wektora niczego nie zmienia. Wystarczą już tylko te dwa wektory, żeby rozpiąć całą płaszczyznę, a to dodanie tego trzeciego nie zmienia tego, jaki jest ten zbiór rozpięty na tych wektorach. Czyli widzimy, że opis w języku przestrzeni rozpięty na wektorach. Tutaj jest trochę nadmiarowy w tym, w tym drugim przypadku. Mamy jakiś dodatkowy wektor, który nie jest potrzebny do tego, żeby opisać tę płaszczyznę. No i wtedy powiemy, to w przyszłości się dowiemy, że taki układ wektorów V1 i V jak tutaj mamy V1 V2, którego już nie można zredukować poprzez pozbycie się któregoś z wektorów, czyli to jest taki najbardziej efektywny opis i powiemy, że te wektory stanowią bazę tej płaszczyzny. No tutaj te wektory nie stanowią bazy, ponieważ jest ich więcej niż potrzeba. Można bez, bez straty, bez żalu pozbyć się jednego z nich i również będziemy mieli taki sam zbiór rozpięty na tych wektorach. No dobrze, zróbmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że wezmę sobie takie wektory. Wektor o współrzędnych 7, 0 i wektor o współrzędnych 0 i minus 1. I teraz zastanówmy się, czy te dwa wektory są liniewo niezależne. Ten niech się nazywa w1, ten niech się nazywa w2. To jest taki bardzo ważny przykład, bo tutaj mam zera w tych współrzędnych. No i popatrzmy, że jak wezmę jakąkolwiek stałą c1 razy ten wektor, no to mogę mnożyć przez cokolwiek, zawsze na drugiej współrzędnej będę miał zero. Przez cokolwiek nie pomnożę. Czyli nigdy z tego wektora nie otrzymam tego wektora, bo on tutaj ma coś różnego od zera. Czyli mnożąc ten wektor przez stałą, nigdy nie dostanę tego wektora. No i tak samo, jak będę mnożył ten drugi wektor przez stałą, no to tutaj zawsze na pierwszej współrzędnej będę miał 0, czyli nigdy nie dostanę tego pierwszego. Czyli widzimy, że te wektory niewątpliwie są liniowo niezależne. Teraz znowu jest to pewne powtórzenie z poprzedniego filmu. Wiemy, że wtedy, kiedy mamy dwa niewspółliniowe wektory, tak jak tutaj, teraz wiemy już, że można je również nazwać liniowo niezależnymi, to te dwa wektory rozpinają całą płaszczyznę, całą płaszczyznę R2. Może narysuję te wektory tutaj. Czyli pierwszy wektor ma współrzędne 7, 0. Czyli współrzędną x ma 7, czyli tak 2, 3, 4, 5, 6, 7, a współrzędną y ma 0, a ten drugi ma współrzędne 0 i minus 1, czyli to będzie taki wektor. Będzie taki wektor króciutki. No i rzeczywiście widzimy, że dowolny wektor, który należy tutaj do tej płaszczyzny, może być otrzymany jako kombinacja liniowa tych dwóch, bo mogę pomnożyć przez jakąś stałą, na przykład przez jedną siódmą pomnożyć ten pierwszy wektor. Dostanę taki wektor jednostkowy w kierunku osi x, a tutaj mam minus wektor jednostkowy w kierunku osi y. No i jest oczywiste, w szczególności po obejrzeniu poprzedniego filmu, że mogę z tych dwóch wektorów wygenerować dowolny wektor na płaszczyźnie. Czyli tutaj mam taką sytuację, że mam rzeczywiście układ dwóch liniowo niezależnych wektorów, które rozpinają nam płaszczyznę r2. Poprzednio tutaj mieliśmy też taką sytuację, że mieliśmy dwa liniowo niezależne wektory, które rozpinały r2, ale te trzy były już niewozależne, i te trzy wektory rozpinały również tę samą płaszczyznę r2. No ale teraz zastanówmy się jeszcze raz nad przestrzenią trójwymiarową. Czyli powiedzmy, że mam. Takie wektory. Powiedzmy, że mam wektor współrzędnych 2, 0 i 0. Czyli tutaj już mam wektory w przestrzeni trójwymiarowej. One mają trzy współrzędne. Drugi wektor ma współrzędne 0, 1, 0. A trzeci wektor będzie miał współrzędne powiedzmy 0, 0 i 7. No i tutaj jest pewien kłopot, dlatego że. Ja tych wektorów nie narysuję tutaj, mogę nar bo to są wektory w trzech wymiarach. Jak zawsze, na rysunek, który robię, to jest rysunek płaski. Ale patrząc na współrzędne tutaj, możemy bardzo dużo wywnioskować. Popatrzmy na pierwszą współrzędną. Pierwsza współrzędna ten wektor ma 2, a te pozostałe tutaj mają 0. Więc widzimy, że jak wezmę jakąkolwiek kombinację tego wektora drugiego i trzeciego, to ta kombinacja zawsze będzie miała na pierwszej współrzędnej 0, bo to będzie jakaś liczba razy 0, dodać jakaś liczba razy 0. Czyli nigdy nie wygenerując tych dwóch wektorów, drugiego i trzeciego, tego wektora pierwszego, który ma coś różnego od 0 na pierwszej współrzędnej. Analogicznie jest na, na pozostałych współrzędnych. Popatrzmy, że tutaj jest 0 i tu jest 0, czyli żadna kombinacja liniowa wektora pierwszego i trzeciego nie wygeneruje, nam, nie wygeneruje nam jedynki tutaj. No i podobnie tutaj. Żadna kombinacja liniowa wektora Pierwszego i drugiego, ponieważ tu są zera, nie wygeneruje nam trzeciego wektora. Czyli widzimy, że te wektory są liniowo niezależne. Te wektory są liniowo niezależne. Mamy trzy liniowo niezależne wektory. Więc te trzy wektory będą rozpinały całą przestrzeń R3. Czyli, jak wezmę przestrzeń rozpiętą na tych, na tych trzech wektorach, to ta przestrzeń rozpięta na tych trzech wektorach to będzie po prostu całe R3. To się równa całej przestrzeni R3. Po prostu każdy z tych wektorów definiuje inny kierunek. Gdybym chciał to próbować narysować, no to mógłbym narysować jeden wektor, to jest ten wektor pierwszy, potem ten drugi wektor, który ma powiedzmy ma kierunek pionowy, no i ten trzeci wystawałby z tej płaszczyzny rozpiętej przez te dwa pierwsze. Wystawałby gdzieś, w zasadzie tu najlepiej by byłoby, gdybym mógł tak nosować, że on wystaje z monitora. Czyli mam nadzieję, że to jest w miarę jasne, dlaczego te trzy wektory rozpinają całą przestrzeń R3. Analizując współrzędne, pokazaliśmy, że żaden z tych wektorów nie jest kombinacją, nie da się przedstawić jako kombinacja liniowa dwóch pozostałych, czyli żaden z tych wektorów nie leży w płaszczyźnie rozpiętej przez dwa pozostałe wektory. Czyli w szczególności te trzy wektory nie leżą w jednej płaszczyźnie. A skoro nie leżą w jednej płaszczyźnie, to muszą rozpinać coś więcej wymiarowego niż 2, niż wymiar płaszczyzny, więc muszą rozpinać R3. No to jest takie na razie intuicyjne wprowadzenie do liniowej niezależności. Ja w następnym filmie podam bardziej formalną definicję liniowej niezależności i wtedy mam nadzieję, że to wszystko stanie się jeszcze bardziej jasne.